Witam Państwa po przerwie. Przejdźmy do punktu 6. Przyjęcie protokołu z każdej sesji Rady Gminy. Zgodnie z postanowieniami paragrafu 29 ust. 1 regulaminu pracy Rady Gminy Kosy protokół był dodany w Urzędzie Gminy oraz na 30 minut przed rozpoczęciem obrad wyłożony został na salach, na stołach. Bardzo proszę, czy do tego protokołu macie Państwo jakieś uwagi? Nie widzę. W takim razie proszę o przegłosowanie protokołu. Kto z Państwa za przyjęciem protokołu z 4 sesji? Dziękuję bardzo. Przejdźmy do punktu 7. Tak, przepraszam, dobrze. Pan Bernasz się wstrzymał. Tak naprawdę już przyjęcia nie trzeba głosować, bo nie ma uwag, prawda? Punkt 7. Interpelacje i zapytania radnych. Ja bardzo dziękuję za to, że Państwo zaakceptowaliście składanie interpelacji na piśmie, ale oprócz tego oczywiście dzisiaj tych interpelacji wysłuchamy ustnie i później odpowie Pan Wójt i pracownicy Urzędu Gminy na zgłoszone przez Państwa interpelacje. W takim razie zacznijmy. Kto z Państwa chce pierwszy? Proszę Pani Ewa Naglik. Bardzo proszę, żeby mikrofon, ten drugi mikrofon przekazać Państwu radnym. No musimy dzisiaj takie techniczne troszkę zawirowania pokonać. Tak. Bardzo proszę, jeszcze raz powtórzę, radna Ewa Naglik, słucham. Bardzo proszę o zgłoszenie do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, że brak chodnika przy drodze krajowej 52 w Małych Kozach po lewej stronie drogi jadąc do Kóz stanowi duże zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu. Ludzie mieszkający po wspomnianej stronie drogi nie mają możliwości bezpiecznego dotarcia do jednego z wyznaczonych przejść dla pieszych, gdyż pobocze po tej stronie drogi jest bardzo wąskie, a jadące auta rozwijają na tym odcinku ogromne prędkości. Z jednej strony pobocza jest ruch, z drugiej pędzące auta. Nie stworzono logicznej ciągłości poprzez połączenie nowo powstałego chodnika, który został doprowadzony do przystanku, z już istniejącym chodnikiem, który kończy się na moście potoku Pisarzówka. I tak jest moje pytanie, dlaczego to nie zostało ukończone. Ta praca została w pewnym momencie zakończona, nie tworząc logicznego ciągu. Starsi mieszkańcy posesji znajdujących się wzdłuż tego odcinka drogi w zasadzie, szczególnie w okresie zimowym, są więźniami we własnych domach, bo nie mogą bezpiecznie dojść ani do jednego, ani do drugiego przejścia dla pieszych i przejść na drugą stronę drogi. Druga sprawa to proszę o informację, jaką odpowiedź na temat mojej interpelacji o wyrównanie poboczy na ulicy Krańcowej udzielił Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej. Wiem, że taka informacja została skierowana, natomiast chciałabym się dowiedzieć o terminie zrealizowania tych prac, czy w ogóle są uwzględnione. I trzecia moja interpelacja. Bardzo dziękuję za odpowiedź na interpelację z poprzedniej sesji dotyczącą poboczy na ulicy Chmielowej, ale chciałabym wiedzieć, kiedy jest planowane zakończenie niwelacji terenu działki obok placu zabaw i naprawa pobocza. I chciałabym zaznaczyć, że poprawę wymaga też ten odcinek za mostem na Pisarzówce, gdyż tam całe pobocze wzdłuż Chmielowej w stronę piekarni jest tak znacznie obniżone w stosunku do asfaltu, że grozi to wypadkiem, bo auta nie mają gdzie jechać i zniszczeniem tych aut. To tyle. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę radna Katarzyna Wołta. Ja chciałabym prosić o podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie brzegów cieku rzeki Kozówka. Na odcinku od kładki dla pieszych znajdującej się przy posesji państwa Tatoń do posesji państwa Mleczko, czyli plac Szlagorów, ulica Nabrzeżna. Tak. Obecny stan melioracji tych odcinków stwarza zagrożenie dla domów położonych przy biegu rzeki, no a w wyniku ulewnych deszczy, zwłaszcza to, co mieliśmy okazję obserwować we wrześniu 2014 roku,
gwałtów niepodnoszących się stan wody podmywa po prostu te brzegi i prowadzi do wdzierania się wody do piwnic budynków. Z tego terenu niezabezpieczonego, tak jak mówiłam, woda się wdziera na posesję. Chodziłoby tutaj o 35 metrów o to zabezpieczenie. Wiem, że pan Mleczko interweniował, pan wójta w tej sprawie. Natomiast no, myślę, że no, trzeba by było zrobić coś, żeby tej rodzinie pomóc, dlatego że im częściej ta woda będzie się wdzierać do piwnic, to wiadomo, grozi to wilgocią i grzybem. A przecież są tam również małe dzieci, co naraża też ich zdrowie. To jedna kwestia. Druga sprawa, bardzo proszę, jeśli jest taka możliwość, o zakupienie rur o średnicy 60 cm w celu przykrycia rowu znajdującego się przy posesji państwa Trojanowskich i Moskała po części, bo to jest ulica Mostowa. No i również obecny stan melioracji tego odcinka po ulewnych oczywiście deszczach powoduje podnoszenie się stanu wody, no i podtopienia, a w lecie oczywiście nieprzyjemny, nieustannie nieprzyjemny zapach, już nie mówiąc o nieestetycznym widoku. Zainteresowani mieszkańcy deklarują współpracę w postaci własnej robocizny. I trzecia sprawa, bardzo proszę o nadsypanie pobocza na ulicy Mostowej przy posesji 16A ze względu na dużą różnicę poziomów między drogą a poboczem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę, kto z państwa? Radny Robert Mosierda. No ja chciałem po raz kolejny wrócić do lampy na Rolnej, bo w grudniu pierwszy raz padło pytanie. Odpowiedź była, że trwają ustalenia, które potrwają 4 tygodnie, no na dzień dzisiejszy mamy 4 miesiące. To moje pytanie. Drugie, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej powinien być udostępniony rejestr umów i wydatków gminy. Podobno nie ma, nie jestem, nie znam się na tym, ale w imieniu wyborcy proszę o taki rejestr za 2014 rok. Czy istnieje taka możliwość, jak sąsiednia gmina, abyśmy interpelacje zgłaszali w początkowej części sesji, aby wójt czy kierownicy mieli więcej czasu na to, żeby spokojnie przygotować odpowiedź. Lustro, ulica Spacerowa i Rolna. Jest prośba wyborców, żeby przymierzyć się do tego. Ja już znam coś, że na razie nie mam pieniędzy, no ale żeby to było zapisane, że to już jest zgłoszone. I cała ulica Rolna. Pytanie, czy kiedyś będzie tam coś robione w kierunku asfaltu. Czy ktoś z państwa chce zgłosić jeszcze jakąś interpelację? Proszę, radny Tadeusz Bernasz, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja mam 4 sprawy. Pierwsza to jest tak. W 2014 roku Rada Gminy Kozy podjęła uchwałę intencyjną w sprawie powołania ewentualnie przystąpienia do spółki do spraw kanalizacji wspólnie z gminą Wilamowice. Ja już o tym mówiłem w grudniowej sesji. I czy uchwała taka została przekazana Radzie Gminy Wilamowice? I jakie ewentualnie zajęła stanowisko Rada właśnie w Wilamowicach? No i co dalej w związku z tym tematem? Po prostu chciałbym, żeby nie tylko ja wiedział, ale i mieszkańcy. Druga sprawa to jest tak. Otrzymaliśmy wykaz dróg według kategorii własności, za co dziękuję. Myślę, że każdy z radnych już teraz troszeczkę będzie mądrzejszy, przynajmniej o to, że te części dróg prywatnych no, są problematyczne w utrzymaniu. I w związku z tym jeszcze proszę o uzupełnienie tego wykazu o długości poszczególnych dróg oraz jakie są ewentualnie możliwości przejmowania tych prywatnych odcinków dróg. No, ja wiem, że to są ograniczone przede wszystkim finansowo, ale no jakie są te możliwości? Czy można przejąć rocznie pół kilometra, kilometr czy 100 metrów? Trzecia sprawa, to jest, z tego co wiem, jest opracowany projekt kanalizacji na Małe Kozy. I jakie są możliwości realizacji tego projektu? W jakim czasie ewentualnie? Z czym się to wiąże? Czwarta sprawa to jest tak. Mieszkańcy zgłaszają uszkodzenia koszy na popiół podczas odbioru. Moje pytanie, czy takie informacje dotarły do urzędu, czy przekazano je właścicielowi i jaka jest reakcja właściciela tymi odbierającego? Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Kto z Państwa chce jeszcze zgłosić interpelację? Proszę, radny Jacek Płomiński. Ja zacznę. Tam było z awarii oświetlenia. Chciałem zgłosić trzy miejsca, gdzie nie świeci lampa. To jest tak. Pierwsze to jest skrzyżowanie ulicy Azaliowej z ulicą Tulipanu. Drugie miejsce to jest skrzyżowanie ulicy Tulipanów z ulicą Astrów. I trzecie miejsce jest na ulicy Tęczowej na wysokości budynku numer 44. Kolejną ważną sprawą jest ulica Wiśniowa. Konkretnie jest ona zalewana przy każdorazowych opadach deszczu lub roztopach po okresie zimowym. Wynika to z braku uregulowania cieku wody, który płynie z ulicy Irysu. Powoduje to zalewanie prywatnych posesji oraz ciągły, uciążliwy natłuk kamienia i błota, który w efekcie trafia do studzienek i zapychać. Dlatego bardzo proszę o podjęcie interwencji w sprawie modernizacji spółdzielni, dzięki kanalizacji deszczowej, będzie można tą wodę, która dziko płynie sobie, puścić do tej spółdzielni, żeby ona trafiała dalej już do rzeki. To bardzo ważna sprawa, ponieważ ona cyklicznie ma miejsce po każdej opadach deszczu, po prostu właśnie mieszkańcy po prostu mają bardzo duże problemy z przemieszczaniem się w tym regionie. Kolejną rzeczą jest ulica Tęczowa za obiektem Lindę. To jest taka ślepa uliczka o bardzo krótkim odcinku. Tam nie ma nawierzchni asfaltowej i powstały po prostu dziury i bardzo prosiłbym o możliwość nawiezienie kruszywa i ubicie tej drogi. I nawiasem mówiąc, to ta droga jest drogą gminną, jest ślepa, jest krótka i jest zabudowana w pełni, więc dobrym pomysłem byłoby zrobienie tam asfaltu, bo co roku powstają tam te dziury i co roku trzeba je łatać. Dodam, że nie ma też tam oświetlenia i jest bardzo ciemno. Czwartą rzeczą jest prośba o wyczyszczenie studzienki kanalizacyjnej przy ulicy Wspólnej. Mieszkańcy zgłaszali mi, że przez ostatnie chyba 10 lat nie były wyczyszczone te studzienki. Oraz prośba również tych mieszkańców o poprawę, ład nawierzchni asfaltowej, które powstały po modernizacji kanalizacji sanitarnej. Łaty opadły, są bardzo duże różnice w nachyleniu terenu. No, powoduje to oczywiście różnego rodzaju problemy z przemieszczaniem się samochodów i też mieszkańców. I ostatnią rzeczą to chciałem zapytać o ulicę Zdrojową. Tam jest zaplanowane modernizacja podwodnienia. Materiały budowlane już od jakiegoś czasu leżą, są składowane przed prywatną posesją. I chciałem zapytać, czy jest już może jakiś termin bliższy, kiedy taka modernizacja nastąpi. Tam pytają ci mieszkańcy, którzy właśnie mają możliwość udostępnienia tego terenu przed własną działką na ten sprzęt. To tyle, dziękuję. Proszę, radny Ireneusz Pacyna. Dzień dobry. Ja na ostatniej sesji zapytałem, kiedy rusza projekt przebudowy odcinka drogi tam, gdzie był wypadek chłopaków w Gajach. Gmina miała zapytać, tudzież dowiedzieć się od wykonawcy, kiedy rusza. Nie mam żadnych odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa pragnie jeszcze zgłosić interpelację? Drodzy Państwo, jeszcze ja mam jedno takie pytanie, jeśli można, bo to może nie jest interpelacja. Chciałam zapytać, czy my mamy taki plan stałego doświetlania różnych dzielnic gminy? Czy to są takie działania
na interpelację, tu jedna lampa, na którą mieszkańcy 10 lat czekają, tu druga. Czy tak skaczemy po wsi z tymi lampami, czy też mamy jakąś taką strategię, że teraz doświetlimy tą dzielnicę, bo jest taka potrzeba, czy po prostu jak działamy, jeśli chodzi o doświetlanie? No bo są takie obszary zupełnie ciemne na wsi, naprawdę są takie obszary i ja chciałabym na przykład powiedzieć ludziom, dobrze, czekajcie za 2 lata, wejdzie tam projekt i coś tam zrobimy. To raz, to jest jedno pytanie. Drugie pytanie, druga informacja i podziękowanie za dosypanie kamienia przez firmę Kazmar na 9 odcinku, bo tam naprawdę z niecierpliwością ludność czeka na asfalt, ale cieszymy się, że jest już kanalizacja. Natomiast jeszcze jedna sprawa, jest tam taki trudny odcinek od zakrętu, ulica Bagrówka, od zakrętu w miejscu rozwijania z Legiońską, taki równy odcinek do zakrętu później w górę Bagrówka. Tam są dwie rzeczy. Mieszkańcy, którzy mają posesję położoną poniżej drogi asfaltowej, są ciągle zalewani i proszą, żeby przy okazji asfaltowania dać tam krawężniki, które ochroniłyby zalewanie ich wodą z ulicy. I drugie miejsce, właśnie przy zakręcie w prawo, są dwie studzienki, które są jakoś tak źle chyba zrobione, że one nie zbierają wody, woda płynie swoim ciekiem, a studzienki są jakby no, niefunkcjonalne. To wszystko. Ja jeszcze poproszę o 10 minut przerwy. Rozpatrzymy ewentualnie zmianę w porządku obrad, jeśli chodzi o interpelację, ale to jak mówię później. Dziękuję bardzo. Proszę o chwilę cierpliwości, a pana wójta o przygotowanie odpowiedzi.